Zapraszam do mikrofonu panią Katarzynę Tymaszewską celem zapoznania Rady Gminy Raszyn z wnioskami włożonymi do budżetu Rady Powiatu Pruszkowskiego na roku 2016. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich radnych gminy Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie, przedstawiciele Rad Sołeckich. Zostałam wczoraj wywołana do odpowiedzi, ponieważ jesteśmy po opracowaniu wniosków do budżetu powiatu pruszkowskiego dla gminy Raszyn. Mieliśmy kilkugodzinne spotkanie ze starostą, na którym powiedziałam, że najważniejszy jest zrównoważony rozwój gmin. A to nie znaczy, że środki finansowe muszą być równo rozdzielone, tylko chodzi o to, żeby jak największa ilość środków finansowych wpłynęła do gmin, które w tej chwili są poniżej poziomu tego zrównoważonego rozwoju. Jedną z tych gmin jest gmina Raszyn, dlatego i zarówno ja, jak i pan Mirosław Chmielewski i pani Magdalena Terwiniak zabiegały bardzo o to, żeby jak największe środki wpłynęły do nas i żebyśmy mogli infrastrukturę drogową właśnie u nas podwyższyć poziom tych dróg. Priorytetem po rozmowie z panem starostą będą przede wszystkim będzie wykonanie tych dróg powiatowych, które mają już wykonane projekty i wszystkie regulacje prawne. I tutaj też należy się wielkie podziękowanie dla pana wójta gminy Raszyn, który użyczył nam takich informacji. Wiemy, które drogi mają regulacje prawne, które mają wykonane projekty, a to już jest część inwestycyjna. Dzięki temu możemy włożyć już na przyszły rok wykonanie tych dróg w gminie Raszyn. Chciałam powiedzieć, że wpłynęły do mnie, zanim przygotowaliśmy taki projekt, wpłynęły do mnie wnioski rady gminy, bo myślę, że to jest pierwszy raz w historii Raszyna. Zdarzyło się, że współpraca na poziomie powiatu i Raszyna naprawdę się rozwinęła. Ja poprosiłam radnych gminy, gdzie są drogi gminne, żeby takie wnioski wpłynęły. My je rozpatrzyliśmy, wspólnie ustaliliśmy, jakie to mają być drogi i dopiero na tej podstawie też tutaj, tak jak mówię, razem z wójtem ustaliliśmy, co wspólnie robimy. Także ten projekt, ten wniosek jest naprawdę merytorycznym skumulowaniem wszystkiego, co gmina potrzebuje, tak żebyśmy pamiętali o potrzebach wszystkich radnych. Płynęły wnioski m.in. pana Jednorosza Kopra, pana Tadka Pawlikowskiego, pani Agnieszki Boskowskiej, pani Krysi, jeszcze też pana Sławomira Ostrzyszka. To są radni, gdzie tak naprawdę u nich najwięcej jest takich dróg powiatowych. To, co przygotowaliśmy na przyszły rok w prowizorium budżetu dla gminy Raszyn, to odwodnienie fragmentu drogi powiatowej wraz z otworzeniem nawierzchni na Raszyńskiej. Przebudowa drogi Leszynowej na odcinku od przepustu do ulicy Śródlanej. Przebudowa Śródlanej, projekt starostwa został zlecony. Budowa ronda w Falentach Nowych na skrzyżowaniu Falentka Olszynowa. Projekt jest wykonany w tej chwili, więc dopilnowujemy tylko, żeby to wszystko było zamknięte w przyszłym roku. Ruszamy z tym rondem. Następnie nakładki asfaltowe. Droga Hrabska, odcinek Bilowa Jaworowska, Raszyńska i Warszawska. Odwodnienie wraz z otworzeniem nawierzchni na Długiej. Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi Hrabskiej, tam na wysokości Jaworowska za Olszyną. Przebudowa drogi powiatowej w ciągu między Raszyńską a Warszawską. Projekt odwodnienia drogi powiatowej Falenckiej na wysokości odcinku Rozbrat-Willowa. Poszerzenie utwardzenie drogi granicznej w Jankach. Projekt poszerzenia utwardzenia drogi Złotej, ulicy Złotej do wsi Podolszyn Nowy. Odwodnienie drogi powiatowej ulica Świętocińska. Odwodnienie drogi powiatowej Starzyńskiego. Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Droga Hrabska z ulicą Długą w Ładach. To jest taki kawałek na wysokości ronda, gdzie jest bardzo wąsko i bardzo niebezpiecznie.
Wstępnie mamy zgody właściciel na przekazanie gruntu celem poprawy układu komunikacyjnego i byśmy tam na tym wielkim, niebezpiecznym zakręcie poszerzyli ten pas drogowy. Jesteśmy jako gmina w posiadaniu dokumentacji technicznej dla Faleńskiej, Bawilowej, skoro dokumentacja techniczna to oni absolutnie muszą wykonać te drogi w przyszłym roku. Z bieżących wydatków Willowa, Warszawska Długa, jeśli chodzi o utwardzenia i umocnienie skarb rowów przydrożnych płytami eko, czyli wyłonienie rowów eko w ulicach Dawidy Bankowe, Falenty i Falenty Nowe, bo tam to jest największa potrzeba. Regulacje prawne dróg są także Willowej, Sęchocińskiej, Granicznej, Źródlanej, Warszawskiej. I tutaj, tak jak mówię, Pan Wójt bardzo nam pomógł, przekazał informacje, które drogi mają projekty, co nam na pewno pomoże w przygotowaniu inwestycji. Mam ksero tego wniosku, za chwilę dla Szanownych Państwa Radnych przekażę. Wniosek został wykonany przeze mnie wraz z Panem Mirosławem Chmielewskim i Panią Magdaleną Karpiniak i z Panem Wójtem. Za chwilę to przekażę. Chciałam też jeszcze przekazać z bieżących spraw, że zwolniłam się do działu inwestycji w powiecie i będą wykonane nakładki na odcinku 100 metrów w ciągu ulicy Jaworowej na zakręcie w stronę Dawid Bankowych. Pasy dla mieszkań będą poprawione m.in. na Raszyńskiej, Falenty, Falenty Nowe, Dawidy Bankowe. Na odcinku od Szkoły Podstawowej Włada w stronę warszawskiej będą pomalowane linie segregacyjne, czyli takie po środku drogi i kratki ściekowe na odcinku Raszyn, Dawidy Bankowe do wyczyszczenia będą i to jeszcze w tym roku wyczyszczone są na warszawskiej, raszyńskiej i sportowej. To z bieżących spraw i mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu uda nam się jako całej grupie radnych powiatowych wykonać te inwestycje. Jeśli to by się rzeczywiście udało, to dla gminy Raszyn myślę naprawdę wielki sukces. Bardzo dziękuję. Był z nami Pan Józef Chmielewski, przecież też jest radnym powiatu Mruszkowskiego, ale jednocześnie członkiem zarządu. W sprawie wyjaśnienia komisja też po wentylacji usłyszała i zapewnienia o tym, że będą te elementy wykonywane. Ja tylko takie pytanie do Panu można? Kwota taka wstępna do tych zamierzeń, które są planowane w projekcie. O jakich pieniądzach mówimy tutaj? Bo to jest wiadomo, tak zwana lista życzeń, jak my to nazywamy, tak sobie składamy, w związku składamy. Co będzie ewentualnie wykonane i jakie te kwoty będą chodziły? Dobrze by było, żeby to co było wcześniej, było już tylko taką zamierzchłą historią, czyli nasze wnioski składane do budżetu wyrolniczym. W tym roku się udało trochę, jak sami Państwo wiedzą, może widać trochę, może jeszcze koniec roku przed nami, także jeszcze może to się uda polepszyć. Szczególnie to, o czym ja zawsze mówiłem, czyli sytuację drogową. W naszych wnioskach, zgadzam się, żeby podsumować, to jest rzeczywiście nierealny budżet na poziomie 14 milionów złotych. Myślę, że uda nam się połowę z tego, to będzie bardzo dobre, jeżeli uda nam się tutaj taką dyspozycję z budżetu powiatowego uzyskać. A powiem, że no, mamy przyrzeczenie takowe, bo obecni radni powiatowi zdają sobie sprawę, że nasza gmina była pomijana w tych inwestycjach przez 10 lat przynajmniej ostatnich. Myślę, że to będzie realne. Znaczy, dobrze było, żebyśmy też brali udział w pewnych finansowych udział w pewnych zadaniach tutaj, które się łączą z zadaniami na przykład podwodnieniowymi, bo to jest dobra na przyszłość taka zasada, żeby się łączyć i wspomagać, nie wiem, jakąś kwotą 20-30% powiat na te części dotyczące odwodnień czy chodników. Ale to jest nadzieja, tak jak Katarzyna powiedziała, że to ma szansę powodzenia. Dziękuję za uzupełnienie. Proszę, że Pani Radna Mioszewska. Jeśli chodzi o kwotę, to tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak trudno jest oszacować, jaki będzie budżet na inwestycje w powiecie. Wstępnie mówi się o kwocie około 28 milionów ogółem. Natomiast te inwestycje oszacowaliśmy na kwotę chyba około 10 milionów, tego co mówiliśmy, Panie Mirku. I myślę, że tak jak mówię, na taką całkowitą ilość, jaka jest przeznaczona, gdybyśmy to zrobili, to by było naprawdę bardzo dużo. Mamy 100%, jakby się udało. Tak? Dziękuję. Będą takie poproszone pytania. Pierwsze to Pani Teresa Antoniowa. Proszę, właśnie będzie Pan Radny Krzyżyk. Proszę Państwa. Proszę, ciszy. Witam Państwa serdecznie.
serdecznie. Mam pytanie do pani Julii Tomaszewskiej. Czy ulica Graniczna będzie obwodniona, ponieważ nie jest napisane na temat obwodnienia? Pani Teresa, jeśli mogę się wtrącić, to są wnioski radne tak jak nasze. Na ten temat rozmawiamy, jak już Rada Powiatu Pruszkowskiego coś uchwali. Na pewno ci radni będą zabiegali do tych inwestycji, ale pani Katarzyna, że pani to dzisiaj nie zapewnia, bo jest Rada liczy ilu członków 27. Dokładnie. Muszą się głosować większość, która ewentualnie inwestycje uwzględni. Proszę panie radni. Znaczy w tej chwili w tym naszym prowizorium wniosku mamy tylko wpisane poszerzenie utwardzenia drogi granicznej w Jankach. I to jest koszt około 800 tysięcy. Jestem w stanie, to odwodnienie jest niezbędne i myślę, że warto również jeden teraz w tym zapisać, tak? Odwodnienie, poszerzenie, utwardzenie, to zmienił ulicy Graniczne. Panie, jak pan się odniesie do tego odwodnienia ulicy Granicznej? Ja powiem, dlaczego jest taki zapis. On jest rzeczywiście zapisem niezadawalającym nas, z uwagi na to, że tam nie ma podstawowych elementów jeszcze, czyli pełnego uzbrojenia sanitarnego. Dlatego jest taki zapis, który mówi o tym, że chcemy udrożnić się do tą drogę i umożliwić korzystanie z niej, szczególnie w jesienno-wiosennych porach. Nie widzę szans na przyszłe żeby to zrobić. Ja przynajmniej nie kierunkuję się do tych nadziei, żeby robić to w podwodnienie, bo jak podwodnienie to trzeba zrobić w głębi rzeczy pobudowaną na wierzchnię. To nie byłoby, nazwijmy to, ekonomicznie uzasadnione, żeby robić na wierzchnię. Tak jest, myślę, że ten zapis jest dobry. Na razie jakby się udało to zrobić, to będzie dobrze. Dziękuję za wyjaśnienia. Proszę pana radnego Szyszy. Gratuluję takiego budżetu, jeżeli tych zapisów w budżecie. Będę gratulował jeszcze bardziej, jeżeli zrealizujecie tylko 20%. To naprawdę będzie dużo. Ale mam taką prośbę, uwagę, nie wiem. My w Faletach mamy taką piękną aleję zabytkową, aleja Hrabska, która jest wpisana do rejestru zabytków, jest pod ochroną konserwatora i tak dalej. Ja do powiatu mam, no dzisiaj wiedziałem, że będzie pani, będziemy o tym dyskutować, to chyba jest takie ważne, blisko od mieszkańców, od nas, od instytutu, no kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, nawet w tym roku pisałem w styczniu takie pismo i powiem, nigdy nie chcę się zająć tą aleją, która mówię, no te drzewa tam wypadają z roku na rok. Chociażby nawet nie mogę się doprosić, czy wybłagać ograniczenia tam prędkości tych pojazdów, czy nawet tonalą, prawda? Bo wiadomo, że to jest na grobli. Jak jedzie ciężarowy, duży samochód do drgawce, to że nie podrywają się i to wszystko po prostu zanika. Będę bardzo wdzięczny i mieszkańcy nasi, zresztą pewnie nie tylko parę, ale i całej gminy, bo tam wszyscy chodzimy na spacery, na te stawy i tak dalej. Jeżeli Państwu, radnym powiatowym uda się coś w tej kwestii zrobić, te pisma, to jestem gotów w każdej chwili przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna. No właśnie, to ja myślę, że przede wszystkim podstawą to jest historia. Musimy zobaczyć pisma i co roku w budżecie powiatu ze środków własnych powiatu są przekazywane pieniądze na bieżące modernizacje, konserwację zabytków i w ogóle zieleni, więc proszę te pisma, żebyśmy mogli po prostu z tym iść dalej i polepszyć tymi argumentami. Dziękuję. Jeszcze może są jakieś pytania? Proszę jeszcze pani Teresa. Proszę głośno teraz proszę do mnie. Chciałabym, żeby Stefan Kileski, drugi radny powiatowy, który bardzo ważną sprawę do poruszenia. Panie Wyszkuru, prosi pan pana Mirosława Kileskiego. Jeśli pan Mirek przyjdzie do pani Kasiu, jest taka sprawa, że my jako gmina wykonujemy chodniki, prawda, w drogach powiatowych. Przekazujemy to do powiatu, no i potem rzeczywiście jest problem z ich utrzymaniem. Nie wiem, jak nam to się powiat zapatruje, ale chociażby ja raczej prosiłem tutaj nas, żeby w paletach są wszystkie drogi, i krajowe, i powiatowe, i gminne, i prywatne, i instytutowe, i tak dalej. O każdy 10 metrów drogi, to muszę do kogo innego pisać. Mam duży problem. No, chciałem właśnie ostatnio, żeby gmina, że tak powiem, sprawiła tam kawałek kostek. Nie, bo to jest powiatowe. Powiat zaniedbuje to.
ale warto by mieć to na uwadze, jak rozstrzygnąć tę sprawę, że te chodniki, jeżeli zostały wykonane przez gminę, są przekazane na rzecz gminy, a przez nich się powiat nie zajmuje, albo nikt nie przyjmuje, ja nie wiem. Generalnie rozmawiałam ze starostą na temat chodników i wszystkich ciągów pieszych komunikacyjnych. Powiat będzie prawdopodobnie zmierzał do tego, żeby przekazać to na budżet gminy. Powiat statutowo ma dużo ważniejsze zadania i zdrowie, i szkoły ponadgimnazjalne, i chociażby ta służba zdrowia, szpitale, więc ja myślę, że tak naprawdę z biegiem lat powiat będzie dążył do tego, żeby chodniki przekazać na budżet gminy. Na obecną chwilę, to oczywiście przekażemy takie wnioski, przekazujemy, pilnujemy, staramy się, żeby one były też konserwowane i zorganizowane. Dziękuję bardzo. Proszę teraz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, korzystając z obecności dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Pruszkowskiego, chciałam się podzielić informacją, która do mnie dotarła. Sprawa dotyczy budowy świateł sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu ulicy Aleja Krakowska, Graniczna i Leszczynowa. Jak Państwo wiecie, szczególnie zwracam się do radnych, którzy już są kolejną kadencję, że przez dwie kadencje zabiegałam o to wspólnie z mieszkańcami Janek i ulicy Leszczynowej, Sękocina, aby wybudować na tym skrzyżowaniu światła sygnalizacyjne. Jakby losy były różne, że tak powiem, i opinie różne, jeżeli chodzi o sens budowania tych świateł. Natomiast najważniejsi są mieszkańcy, którzy zdecydowali o tym, że te światła tam powinny być wybudowane, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom Janek, Laszczyk, szczególnie tym właśnie mieszkańcom ponad Sękocina, jak również wszystkim użytkownikom Alei Krakowskiej, no i ulicy Przyległej. Wydawało się, tak jak Państwo wiecie, że sprawa zakończy się pomyślnie, ponieważ są gotowe projekty. Za projekty zapłaciła, projekty wykonała gmina Raszyn i zapłaciła pieniążki za te projekty. I kilka dni temu dowiedziałam się, że te światła nie będą wybudowane. Za chwilę będzie remont Alei Krakowskiej i rzeczywiście jest okazja, żeby te światła zostały pobudowane. Tym bardziej, że są jakby zabezpieczenia, tak? Dla mieszkańców, tak jak mówię, zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Okazało się, że te światła nie mogą być wybudowane, mimo tego, że mamy projekt gotowy do budowy. I chciałabym prosić o wyjaśnienie, o informację w tej sprawie pana radnego Kulewskiego. Proszę Panią. Rozumiem, że jak jakaś trudna sprawa, to prezes radny Kulewski musi być tak. Dobrze by było, żeby takie pytanie zadać na sesji Rady Powiatu. Tak naprawdę. Bo to było najlepsze miejsce. Natomiast wiem, jak sytuacja wyglądała. Nie może Pani odmówić udziału pewnych osób w tym odcinku. Faktem jest natomiast, że sytuacja, w jakiej znajduje się gmina Raszyn, w związku z budową obwodnicy, jeżeli chodzi o kwestie formalno-prawne, jest bardzo trudna, dlatego że generalna, proszę Państwa, jak to wygląda z punktu widzenia praktycznego, stara się za wszelką cenę oddać jak najszybciej inwestycje. Nie wiem, czy wiecie, jak długo będą wybory. Oni bardzo wiążą swoje służby, swoje istnienie z wyborami. I tydzień temu uzyskaliśmy, ja czekam na wersję elektroniczną, czyli odpowiedzi negatywnej. Powiat uzyskał stanowczy protest przeciwko wyrażeniu zgody na wejście w teren Alei Krakowskiej. Takie są fakty. Natomiast nie, na dzień dzisiejszy nie możemy poradzić. Nie chcę się zajmować tym tematem, liczą, że po oddaniu do użytkowania, czy w okresie jak najszybszym pozbędą się tego problemu, bo dla nich będzie problem. I w związku z tym nie wyrażają woli zgody na żadne wejście w teren. To samo dotyczy problemu z wejściem na ulicę wspólną. Ten łącznik wspólny gmina projektuje kanalizację. Jest też panu kolega i przyłącza kanalizacyjne z tego terenu pomiędzy
wzdłuż Alei Krakowskiej. W zgodzie również realizacji w Alei Krakowskiej. No to jest sytuacja bardzo dzisiaj niekomfortowa i niedobra dla jakichkolwiek inwestycji. Ulewamy bardzo. Proszę Państwa, nic się nie zmieni. Znaczy dzisiejszy stanowczy jest dyrektor Sekulski, który odpowiada za kwestie formalno-prawne. Odpowiedział, że nie widzi możliwości, że to jest niemożliwe. Chcielibyśmy, bardzo chcemy, wszyscy tego chcemy, robiliśmy, żeby to się stało. Nie jest to możliwe. Proszę Państwa. Właśnie. I to jest ten paradoks, ponieważ są środki na wykonanie tego świadectwa, prawda, zapewnione są środki w budżecie, dzięki między innymi właśnie panu Chmielewskiemu, pani Prymaszewskiej, że właśnie dzięki ich staraniom te środki zostały zapewnione. Jest to po prostu, jest gotowy projekt, na który zostały wydane pieniądze. Jest to marnotrawienie, tak? Pieniędzy publicznych. Ja nie mogę tego zrozumieć, że przy okazji tak poważnego remontu Alei Krakowskiej nie można wykonać, że tak powiem, budowy tych świateł, prawda? Jest to państwo w państwie. No jeżeli powiat się zwraca, prawda? Jeżeli się gmina zwraca do generalnej dyrekcji z prośbą o to, tym bardziej, że to nie będzie inwestycja generalnej dyrekcji. Ja nie potrafię tego zrozumieć, że generalna dyrekcja nie wyraża sobie i nie chce się to nakręcać, to najważniejsze są wybory. I ja dlatego zwracam się do pana przewodniczącego, do wiceprzewodniczących, zwracam się do przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa o wsparcie mnie w tej sprawie. Nie możemy pozwolić na to, żeby w sytuacji, kiedy mamy gotowy projekt, żeby światła nie zostały wybudowane. Dziękuję. Dziękuję. Tereso, ja widzę, że Rada mogłaby przyjąć, nie wiem, apel albo stanowisko do Generalnej Dyrekcji. No bo mówię, nie żądamy od nich tak pieniędzy, ani czegokolwiek, tylko zgody na wykonanie. No nie wiedziałem, że dzisiaj będzie, to można by było przygotować, a może do końca sesji takie stworzyć, taki dokument, prawda, który byśmy na koniec przyjęli i to jako dowód przekazali łącznie z powiatem może, czy bo pan Mirek mówi, że jest takie stanowisko, tak? Na piśmie jest, czy czekam? Musimy zaprotestować. Fakt jest taki, że lepiej odpowiadać, jakbyś to pismo było, nie wiem, jeżeli mamy problemy. Dobrze, to takie stanowisko. Proszę dzisiaj stworzyć i pod przygotowanie, dobrze? Tak. Panie Andrzeju, pan chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Dzień dobry bardzo. Jeśli można, ja rozumiem, że tam nie ma żadnego argumentu za w tym piśmie od generalnej. Dlaczego nie można? Ja rozumiem, że może chodzić o to, że w tej chwili nie można, będzie można za rok, czy pan w ogóle coś więcej wie. Bo ja rozumiem, że jeżeli robimy projekty, to powinniśmy taką zgodę mieć wcześniej, zanim zrobimy projekt, to wtedy nie wydajemy pieniędzy, gdyby to troszeczkę niepotrzebnie. I chyba mam rację z pani radna, że tak nie powinno to wyglądać, albo mamy zgodę i robimy projekt i wtedy robimy dalej, albo nie mamy i czekamy, aż tą zgodę uzyskamy. Pytam o te argumenty. Są jakieś poważne argumenty? Dziękuję. Proszę pani Rzawie. Tak, to odpowiadam, rzeczywiście procedura budowana jest tutaj zachowana, wygląda na w miarę przejrzyście na etapie projektowania. Inwestor, w tym roku byliśmy podmiotem, tak jak pan teraz mówił, który występował w imieniu naszych mieszkańców, zrobiliśmy projekt i udało nam się, tak powiem, ten projekt przekazać starostwu do realizacji. Natomiast zgodnie z zapisami ustawy, aby uzyskać pozwolenie na wyjście w teren, trzeba mieć zgodę zarządcy. Czyli mamy pozwolenie na budowę tego w formie takiej uproszczonej, to się nazywa zgłoszenie, mamy pozwolenie na budowę sygnalizacji świetlnej, ale aby wykonać jakikolwiek przestęp, jakikolwiek teren, to musi mieć w momencie wejścia na teren zgodę. I w tym wypadku, proszę zauważyć, tak, nasze projekty i uzgodnienia były z tą samą podmiotą, czyli generalną, czynione pod koniec roku 2013. Wtedy nie było jeszcze pewności o budowie tej inwestycji, którą myślę, że rozmieni trochę nasze funkcjonowanie naszej gminy. I teraz się przypatrzenie zmieniło po prostu. Mamy dyrektor, który ma prawo takie poważnienie,
od ministra na wydawanie decyzji i stanowisk. Odmawia. Możemy się odwoływać teraz do ministra. Ale to stanowisko dzisiaj stworzymy, zapytajmy się o swoje dziękuję za wyjaśnienia. Ja dzisiaj tylko tak się informacyjnie zaprosiłem panią prezydencję, aby była ze mną w kontakcie, bo przewodnicząca komisji budżetu. A na pewno będziemy spotkanie, czy uchwalanie budżetu, zarówno naszego, jak i powiatowego. I będziemy się słyszeć to, co zostało wykonane w roku 2015 i co zostało będziemy wykonane 3 lata. Także ja dziękuję panu dyrektorowi, a pan Mirek, który w związku z tym zostaje razem z nami. Oczywiście, także dziękuję za obecność.